Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić prosty węzeł ze sznurówki, praktyczny, z możliwością regulacji zaczepu. Zależnie od tego, jaką ma średnicę. Czy ma średnicę na przykład o takiego słoika, czyli duży, szeroki, no, obwód i potrzebny będzie większy węzeł. O, taki, tej wielkości mniej więcej, czyli to będzie jakby coś mniejszego jak ręcznik papierowy, mniejszy obwód, czy też grubości na przykład długopisu albo temperówki. No to zaczynamy. Tak, mamy sznurówkę. Bierzemy, tu zakładamy na lewą rękę. O tak, w ten sposób. Przykręcamy lewą rękę na zewnątrz, o tak, pod sznurówką. Teraz tak, tutaj mamy taki zaczep, tak to widać. Łapiemy tą zewnętrzną sznurówkę w palce, ściągamy pętelkę, o, i tą zewnętrzną sznurówkę trzymamy w palcach i przeciągamy przez tutaj, przez otworek i ściągamy. I już mamy nasz węzeł. Nasz węzeł jest bardzo kompatybilny, bo potrafi się dostosować do wielkości otworu. I teraz Wam to zaprezentuję. Można mieć taki wąski zaczep. O, tak. Ścisnąć i już nasz węzeł trzyma i już na pewno nie puści. No. Teraz pokażę Wam dalej. Można mieć, o, łatwo jest wyregulować to. Węzeł tutaj można zaczepić na szerszy zaczep. O, tak Wam pokażę. O. I też mocno się trzyma i nie puści. A można też zrobić coś takiego, tak jak już Wam wcześniej mówiłem, o, na szerszym. No to wystarczy sznurówkę lewą, o, tak jak tutaj jest. Wyciągnąć, rozluźnić ten otworek, zaczep, o, i tak. I już mamy na czymś, na szerszy zaczepy, tak jak haku, czy w moim przypadku na słoiku. Ściskamy i proszę bardzo, nic nie puszcza. No, węzeł się mocno trzyma, łatwo jest go tutaj, ten jak to, zdjąć, łatwo zaczepić. No, a jak tu będzie ściśnięty, no to na pewno nie puści. Polecam i pozdrawiam.